Po latach starań władz i oczekiwań mieszkańców oraz kierowców droga Mława-Przasnysz-Ostrołęka zostanie przebudowana. Zniknie skrzyżowanie w pobliżu lotniska, na którym dochodziło do bardzo wielu kolizji i wypadków śmiertelnych. W tym miejscu powstanie rondo. Przebudowane zostaną odcinki Przasnysz-Czernice oraz Przasnysz-Karbacz. Inwestycja ma też znaczenie dla biznesu, bo droga prowadzi do strefy gospodarczej, gdzie mieszczą się różnego rodzaju firmy. Nie jest to tylko sama przebudowa drogi. Będzie dołożone do tego projektu bezpieczne skrzyżowania, będą dołożone również ścieżki rowerowe, o które zabiegali nasi mieszkańcy w czasie konsultacji społecznych. Postaramy się wprowadzić projekt organizacji czasowej ruchu, taki, który będzie jak najmniej uciążliwy dla korzystających z tej drogi. Ponad 16-kilometrowy odcinek drogi będzie kosztował ponad 66 milionów złotych. Część pieniędzy przekazał samorząd województwa mazowieckiego.